Kapitan Władysław Nawrocki urodził się 8 maja 1891 roku w Krotoszynie w rodzinie rzemieślniczej. Uczęszczał do miejscowej szkoły elementarnej, a następnie przez 3 lata do szkoły dokształcającej zawodowej. W latach 1908-1912 aktywnie działał w Towarzystwie Gimnastycznym Sokół w Krotoszynie, najpierw jako członek, a następnie członek zarządu, sekretarz i wiceprzewodniczący. 1 października 1912 roku został zmobilizowany i wcielony w szeregi armii niemieckiej do 155. Pułku Piechoty. Od 1 stycznia 1919 roku służył w Wojsku Polskim. Brał udział w Powstaniu Wielkopolskim. Walczył na froncie południowym w rejonie Zdun i Krotoszyna. 1 marca 1919 roku został mianowany szefem sztabu Straży Ludowej w Krotoszynie. 4 lipca 1919 roku został awansowany na stopień podporucznika. Jego batalion wszedł w skład 159. Pułku Piechoty Wielkopolskiej i skierowany został w kwietniu 1920 roku na front litewsko-białoruski. W czasie walk odwrotowych dostał się do niewoli sowieckiej. Przebywał w obozach w Samarze nad Wołgą i w Moskwie. Po odzyskaniu wolności 31 czerwca 1921 roku i powrocie do kraju wcielony został do 74. Pułku Piechoty w Lublińcu, w którym służył do 1929 roku. 3 maja 1922 roku awansował do stopnia porucznika, a 1 stycznia 1929 roku kapitana Wojska Polskiego. W latach 1929-33 pracował jako wykładowca w Korpusie Kadetów w Rawiczu. W październiku 1933 roku objął dowództwo 8. Kompanii w 55. Poznańskim Pułku Piechoty stacjonującym w Lesznie. Później znalazł się w 56. Pułku Piechoty w Krotoszynie. W roku 1936 został przeniesiony do rezerwy w stopniu kapitana. We wrześniu 1939 roku został zmobilizowany do 56. Pułku Piechoty i skierowany do ośrodka zapasowego 25. Dywizji Piechoty w Kielcach. W okolicach Lwowa dostał się do niewoli radzieckiej. Osadzony w Kozielsku, z obozu został wywieziony 22 kwietnia 1940 roku i zastrzelony w Lesie Katyńskim 23 kwietnia. Odznaczony m.in. za waleczność i męstwo Krzyżem Virtuti Militari 5 klasy oraz Srebrnym Krzyżem Zasługi, Medalem Pamiątkowym za wojnę 1918-21, Medalem Dziesięciolecia.